moi drodzy, ta krakowska pielgrzymka od samego początku jest nierozerwalnie związana ze świętym Janem Pawłem II. Chciałbym rozpocząć to rozważanie od fragmentu komentarza Jana Pawła II do tekstu dzisiejszej Ewangelii. Ten komentarz wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek do Polski w 1997 roku, wtedy kiedy był przeżywany kongres eucharystyczny, międzynarodowy kongres eucharystyczny. Cel tych kongresów to jest jakby przybliżenie się do tej tajemnicy, jaką jest Eucharystia. To była bardzo długa pielgrzymka i w Poznaniu papież spotkał się z młodzieżą i komentuje właśnie ten fragment Ewangelii i mówi między innymi tak, to nie będę oczywiście całego czytał, bo to jest ho, 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 ogromnie długi tekst. Papież mówi tak. Ten świat stanowi dla człowieka wyzwanie. Tak jak jezioro stanowiło wyzwanie dla Piotra. Było mu ono bliskie i znane jako miejsce codziennej pracy rybaka, a z drugiej strony był to żywioł, z którym trzeba było konfrontować swoje siły i doświadczenie. I dalej Ojciec Święty mówił, człowiek musi wejść w ten świat, poniekąd musi się w nim zanurzyć, ponieważ otrzymał polecenie od Boga, aby przez pracę, studia, trud twórczy czynił sobie ziemię poddaną. A z drugiej strony nie można zamknąć człowieka wyłącznie w obrębie świata materialnego z pominięciem Stwórcy. Jest to bowiem przeciwko naturze człowieka, przeciw wewnętrznej jego prawdzie, gdyż serce ludzkie, jak powiedział święty Augustyn, jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stać się niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, ani łatwego sukcesu. Człowiek nie może stać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycanych. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się bronić. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem. Wybierając to, co jest prawdziwym dobrem. Moi drodzy, myśmy podjęli decyzję, idziemy na pielgrzymkę, wybraliśmy jakieś dobro. Ale my każdego dnia podejmujemy różnego rodzaju decyzje. Poczynając od tej porannej, wstaję z łóżka, myję zęby. Albo nie, decyzja należy do mnie. Oczywiście decyzje są mniej lub bardziej ważne. Ale moi drodzy, bardzo istotna jest motywacja naszych decyzji. Większość, bardzo wiele decyzji podejmowanych przez ludzi motywowanych jest rozumem. Dał nam Pan Bóg taki dar, którym powinniśmy się posługiwać i zastanawiamy się, co jest korzystne, co jest do dobre i podejmujemy decyzję. No dzisiaj jest ciepło, nikt w kożuchu nie chodzi. No ale jakby było minus 20, to raczej byśmy byli troszeczkę inaczej ubrani. No nie, rozum podpowiada, że jak jest gorąco, trzeba się lekko ubrać, nie. A jak zimno, to trzeba futro. Wyjeżdżamy na wakacje, zastanawiamy się, co było najlepsze. Samolotem, samochodem, a może rowerem. Decyzja należy do nas. Rozum, mądrość to jest jakby jeden obszar motywacji, ale drugim, bardzo wielu ludzi motywuje swoje decyzje uczuciami. I moi drodzy, jest to bardzo niebezpieczne. Bardzo wiele decyzji ludzkich jest podejmowanych przez lęk. Generalnie lęk powoduje zaniedbanie dobra. Papież mówi,
Wybierajcie to, co jest prawdziwym dobrem, a my się nie rozboimy zwrócenia uwagi, podjęcia jakiegoś trudu, wierności Panu Bogu. Lęk, który krępuje, który zniewala człowieka od środka. Ale też innym takim uczuciem, którym bardzo wielu ludzi się kieruje, jest przyjemność. A to takie fajne, przyjemne, to może sobie to zrobię. Motywem postępowania, odczucia, emocje. Bardzo niebezpieczną emocją jest zakochanie. Kiedyś byłem na rekolekcjach i prowadzący mówi, że ludzie najbardziej, młodzi ludzie najbardziej krzywdzą się w maju, bo się zakochują. I nie kierują się ani rozumem, ani innymi motywacjami, tylko uczuciem, które za jakiś czas może się diametralnie zmienić, bo uczucia takie są, że mogą się błyskawicznie zmieniać. Czasem proces zmian jest dłuższy, czasem bardzo szybki. No wstaję rano, mam świetny humor, a tu dzwonią do mnie, że mi właśnie ukradli mojego nowego Mercedesa. W jednym momencie mi się uczucia zmieniają. Co ma być motywem decyzji dla człowieka wierzącego? Moi drodzy, motywem decyzji dla człowieka wierzącego ma być wiara. No gdyby Piotr chciał się kierować tylko rozumem, to nigdy by nie wlazł na to jezioro. No nie ma szans. Rozum mówi, no nie da się. Gdyby Pan Jezus kierował się uczuciami, to z ogrodzieca by uciekł, bo się bał. Tak bardzo się bał, że pocił się krwawym potem. Czym się kieruje Piotr? Odpowiada na zaproszenie Jezusa. Czyli kieruje się wiarą. Jak zwątpił, zaczął tonąć. I Chrystus go upomina. Gdzie jest twoja wiara? Wiara jest odpowiedzią na słowo. Na słowo, które Bóg kieruje do nas. Dlatego my powinniśmy być zanurzeni w Słowie. Tym Słowem Bożym powinniśmy się karmić każdego dnia. Żeby nasze decyzje, nasze wybory były właśnie motywowane wiarą i odpowiedzią na Słowo Boże. Ja kapelanuję takiemu ruchowi mężczyzn świętego Józefa. Mamy co miesiąc takie duże spotkania i nie tak dawno mieli prelegent, zaproszony gość na to spotkanie, dzielił się takim świadectwem. Mówi tak, skończyłem studia, ożeniłem się, urodziło się dziecko i dostaję propozycję wyjazdu za granicę na studia, żeby robić doktorat. I mówi, modlę się, co mam zrobić? No z jednej strony mamy małe mieszkanko, czy tam już nie pamiętam dokładnie, czy mieszkam u teściów, czy u rodziców. Małe dziecko, niedawno ślub, a tutaj możliwość kariery, szybkiego zrobienia doktoratu, mało tego zarobienia pieniędzy. Ale mówi, no przecież nie zostawię tego dziecka na 2 lata i swojej żony, bo to jest nie po Bożemu. I został. Zrobił doktorat w Polsce, habilitację. Kupił dom i Pan Bóg go jeszcze pobłogosławił 6 następnych dzieci. Motywem postępowania wiara. Pan Bóg mówi, nie cudzołóż, to nie cudzołóż. Pan Bóg mówi, nie zabijaj, to nie zabijaj. Pan Bóg mówi, nie kradnij, to nie kradnij. Mam takich znajomych, którzy w czasie urlopu wędrują po całym świecie, ale Staś, który... Pierwszą rzecz, którą robi, jak planują wyjazd, to czy tam jest Kościół? Czy my w niedzielę będziemy mogli uczestniczyć we mszy świętej? No bo Bóg pragnie się z nami spotkać. I jak nie ma możliwości bycia na mszy świętej, to nie jadą, szukają
innego miejsca na wyjazd, na odpoczynek, ale żeby było wypełnienie Bożego przykazania, Bożej woli, Bożego pragnienia, Boga, który chce się z nami spotkać. I moi drodzy, Eucharystia jest szkołą wiary. Wielka tajemnica wiary jest równocześnie szkołą naszej wiary. Przychodzimy na mszę świętą czy na adorację Najświętszego Sakramentu i co? No rozum mówi chleb. Żaden mikroskop nie pokaże, że tam jest Pan Jezus pod postacią chleba. Uczucia nieraz mówią, no jak pooglądamy transmisję z walk bokserskich za oceanem do 3 w nocy, to rano się nie chce wstać. Czy uczucia mamy takie nieciekawe, no nie? Ale ponieważ tu jest Bóg, który zaprasza, to przychodzę, mimo że mi się nie chce. Jestem zmęczony po całym tygodniu, a tam odpuszczę sobie dzisiaj. Pójdę do spowiedzi i Pan Bóg się nie obrazi, no nie? Eucharystia szkołą wiary. Skoro tu jest Bóg, który jest moim stworzycielem, który mnie umiłował do końca, który oddał za mnie życie, to zrobię wszystko, żeby być. Ze względu na to, jak się czuję, jakie są przeszkody, będę. Bo On tu czeka na mnie, bo On chce mnie napełnić swoją obecnością, swoją miłością. Ale też, moi drodzy, to się też objawia w takich prostych gestach. Przychodzę do kościoła, no jaka jest moja postawa, no nie? Czy od razu na kolana? Kiedyś jakiś znajomy zaprosił swojego przyjaciela muzułmanina do świątyni, no i mówi mu, to kościół na cześć Boga, tutaj tabernakulum, obecny Bóg pod postacią chleba, a ten muzułmanin mówi, gdybyś ty w to wierzył, to byś wchodził do kościoła na kolanach. To byś wchodził do kościoła na kolanach. Motywem postępowania wiara, która jest odpowiedzią na Słowo Boże. Prośmy o taką głęboką wiarę. O wiarę w to, że rzeczywiście tutaj dokonuje się największe, najważniejsze misterium naszego zbawienia, naszego odkupienia. Że tu jest prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, który dla nas stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał i pragnie nas napełniać sobą. Pragnie być naszym Panem, pragnie iść przez życie razem z nami. Błagajmy o taką głęboką wiarę. Amen.